Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić już na 11 odcinek z Zagrajmy w Harry Potter i Komnata Tajemnic na PC-ta. No i cóż, poprzednim razem byliśmy przebrani jako Goyle i chcieliśmy od Draco Malfoya wyciągnąć informacje odnośnie właśnie ataków w szkole, ale okazuje się, że to Malfoy nie ma nic z tym jakby wspólnego i Harry z Ronem oraz Hermioną się głowią, kto to może być. No i co? Wróciliśmy sobie do profesora Lockharta i na ostatnią lekcję w całej grze, ponieważ tutaj jest ostatni czar w grze, jakim jest Spongify. No i teraz właśnie będziemy robili sobie wyzwanie Spongify. Jak widzicie, jest to jedno z dłuższych wyzwań, bo tu mamy aż 16 sekretów, tak więc nie omieszkam was poinformować, że prawdopodobnie jakiś z nich sobie ominiemy, znając moje niestety szczęście. Tak więc podejrzewam, że trzeba będzie tutaj wrócić. A więc dobra, zaczynamy, ponieważ tutaj mamy troszeczkę czas ograniczony, zresztą jak w każdym wyzwaniu. W całym Hogwarcie poukrywane są dywany Spongify. Jeśli rzucisz na nie zaklęcie Spongify, wyrzucą cię na wyższy poziom. By znaleźć ukryte platformy Spongify, szukaj na podłodze tego symbolu. Ja mam takie jedno pytanie. W końcu jak to się nazywa? To jest w końcu płyta? To jest w końcu dywan? Platforma? Czy co to w końcu jest z tym Spongify'em? Bo chciałbym naprawdę wiedzieć, a nadal nie jest mi to dane. Dobra, widzę, że tutaj na dole mamy gnomy. Wypadałoby się za nie zabrać, nie żeby coś. Chodź tutaj, rzucamy jednym i drugim. O, coś tutaj się odkryło. Dobra, to zobaczymy zaraz, co to jest. Ale w każdym razie tak, to są znane przez nas wszystkich i lubiane płyty Spongify lub dywany Spongify lub po prostu platformy, które również miały debiut w Więźniu Azkabanu. W sensie w Harrym Potterze i Więzień Azkabanu, no nie? Jestem ciekaw w ogóle zastosowania tutaj, w tej części. A, to się trochę tak odbije jak na takiej sprężynie. Okej, dobra, spoko. Kumam, o co chodzi. O, i mamy kartę czarodzieja. Kogo żeśmy teraz zdobyli? Merlin, średniowiecze, najsłynniejszy czarodziej wszechczasów, nazywany niekiedy księciem czarodziejów, członek dworu króla Artura. Tutaj za bardzo przeciągnąłem. Nazywany niekiedy księciem czarodziejów powinno być, a nie z takim kurde znakiem zapytania, tak jak ja to kurde zaprezentowałem. Ale hej, zdobyliśmy pierwszą kartę z wersji na PS1 kamienia filozoficznego. Więc to jest jakiś wyczyn w tym momencie, no nie? O, a kogo teraz żeśmy zebrali? Xavier Rastrick, 1750-1836. Świetny komik, który niespodziewanie zniknął w Pianswick, zabawiając 300-osobową publiczność. Nigdy nie został odnaleziony, czyli zaginął, no i prawdopodobnie zmarł. Okej, dobra, kumam, o co chodzi. No troszkę przykro, nie będę tego ukrywał. A teraz lecimy dalej z wyzwaniem. Bo mam nadzieję, że kurde pójdzie nam w miarę fajnie. W szczególności, że już na sam start dwa sekrety zostały znalezione. Tak więc elegancko. Chochliki to niemiłe stworzenia, które lubią zjadać małych chłopców. Nie daj im się do siebie zbliżyć. Ich ukąszenie jest bardzo niebezpieczne. Możesz je przewracać za pomocą flipendo jak gnomy, a potem wrzucać do gnomiej dziury, by się ich pozbyć. Nie powiedziałbym, że to są chochliki, ale okej, dobra. Niech gra ich przedstawia jako chochliki. Dla mnie to są też gnomy, tylko inny rodzaj gnoma. To jest jakby moja opinia, jeżeli chodzi o to. O, i co tutaj mamy? Czyżby kolejny secret? Chyba tak. Aż trzeba zobaczyć. Tak, 3/16. Lol. I muzyka, która nam teraz towarzyszy. Zresztą ja się zamknę, a wy posłuchajcie. To jest muzyka, która leciała w tym wyzwaniu Hermiony z Więźnia Azkabanu, ponieważ tak, wyzwanie Hermiony również jest w Więźniu Azkabanu, w sensie wyzwaniu, które Hermiona robiła, nie, że ona jest nauczycielem i ona kurde jakieś wyzwanie zrobiła, no nie? Tak tylko informuję was. Kolejna gwiazdka zadań, elegancko. Tu widzę, że mamy kolejną.
4×16. Lol, to jest secret? What? To jest secret? Ja bym w życiu nie powiedział, że to jest secret, ale okej, okay, dobra, no niech będzie. Jeżeli gra to tak przedstawia, no to gra wie w końcu lepiej. Ale to jest interesujące, że mamy 16 secretów i 10 tylko tych gwiazdek do zebrania. Nie żeby coś. Jest takie dosyć intrygujące. Okej, okay, u góry kolejna gwiazdka. Widzę, że teraz tych gwiazdek jest coraz więcej i coraz częściej są one... jeżeli chodzi o odnośnie... Coraz częściej one występują, ale to nie ma co się dziwić, ponieważ no jednak nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się, ale po prostu tutaj zaczęliśmy z dosyć... no miernym czasem. Więc nie dziwota, dlaczego jest ich coraz więcej. Dobra, więc weźmy te trolle. Dla mnie to są trolle, a nie jakieś chochliki. Sorry bardzo. Przynajmniej tak więzień Azkabanu przedstawiał tych gnomów. I rzucamy je do dziurwy, bo czemu by nie? Dokładnie tak. Jeszcze paru tutaj musimy zebrać i wrzucić tam. Niestety musimy się streszczać, ponieważ jak widzicie, one dostaną dosłownie na chwilę ogłuszone i zaraz i tak wstają. One są właśnie jak trolle w tym momencie, no nie? I mam nadzieję, że coś teraz odblokujemy. Bo się trochę wścieknę, że se rzucamy nimi tak o bez powodu. O, coś się udało odblokować, elegancko. O proszę! O proszę, kolejny sekret! Piąty piorun! Mamy dodatkowe kolejne życie, nice one, to mi się podoba. 5×16, dobra, elegancko. Kuang Po, 1443 do 1539. Chiński czarownik, który odkrył właściwości sproszkowanych jaj piorunistych. Okej, okay. A w ogóle jak punktacja? Co jest grane, ty? What? Czemu oni tak prowadzą? Co tu się stało? Halo? Ej, to mi się nie podoba. Czemu ślizgoni prowadzą? Co to ma znaczyć? Aha, dobra. Kumam, dlaczego to się nie chce przesuwać. Ej. To tak to my się bawić nie będziemy, proszę państwa. Co to ma znaczyć, kurde? I fasolką też nie pogardzę swoją drogą. I w razie co sobie wezmę tego, Lumos. Bo się zawsze przyda. Okej, okay, mamy kolejną gwiazdkę. Ogólnie, jakie macie wspomnienia z wyzwaniem Spotify, moi drodzy? To jest oczywiście standardowe pytanie ode mnie, no bo jakiego innego pytania moglibyście się ode mnie spodziewać? Nie oszukujmy się. No jest to dla mnie bardzo ważne, bo jednak chcę, żeby ktoś z was tam co nieco poopowiadał odnośnie tych wszystkich wyzwań, no nie? Okej, okay. Na grubo widzę, że lecimy. Tak więc ogniste kraby widzę, że tutaj powróciły i mają się całkiem dobrze. Niestety tutaj oberwałem, ponieważ od tylca mnie jeszcze cisną frajerzy, kurde. Nie potrafią się pogodzić z tym, że zaraz przegrają. Więc muszą, kurde, desperacko atakować mnie od tylca. Jak wam nie wstyd, śmiecie? Lol? A co tu mamy? Kartę mamy. 6×16, Jezus Mariusz, 6 sekretów mamy, co to się dzieje dzisiaj? Dobra, oto trochę długie. Dymfna Furmycz, 1612 do 1698. Ofiara słynnego uprowadzenia przez chochliki. Zdarzenie miało miejsce w Cornwalli, gdzie Dymfna spędzała wakacje. Nigdy nie pozbyła się śmiertelnego strachu przed chochlikami. Nie udało się jej jednak przekonać Ministerstwa Magii do ich całkowitego wytępienia. Czyli jej się nie udało przekonać Ministerstwa Magii, by te chochliki zostały wypędzone. A szkoda, bo Ministerstwo Magii powinno coś robić w tym zakresie, nie żebym chciał się czepiać, no nie? Aha! I teraz musimy jeszcze gwiazdkę zadań zebrać, bo ona tam u góry jest. O proszę! O proszę, proszę, kurde. Grubo widzę. Grubo.
Tak jest, będziemy musieli się teraz tam dostać i przy okazji trafić, żeby ta krata się odpaliła. Chyba, że zbierzemy gwiazdkę i się wtedy odpali krata. A, tak też możemy zrobić, pewnie, że tak. Skercz, skercz, skercz. Dobra, tutaj nic nie mamy, więc spadamy w dół. Coś mi się wydaje, że kurde, pójdzie nam teraz zajebiście. Ten obraz wygląda trochę podejrzanie. O, widzicie? Warto było tutaj wejść, bo pamiętam, że takie sekrety też były w Więźniu Azkabanu akurat. Pamiętam, że coś takiego twórcy lubili też bardzo robić często. O. Sekret obok sekreta? Kurde. I kolejna karta. 8 na 16, jeszcze 8 sekretów, elegancko. Felix Summerby, 1447-1508, twórca zaklęcia rozweselającego, okej. Okay. Elegancko, bardzo fajnie. Rozweselające zaklęcie, bardzo dobrze. Dobra, co tutaj mamy? Co tutaj mamy? Czego możemy się spodziewać, a czego możemy się nie spodziewać? Może tak zadam to pytanie. Coś tu mamy, jakąś żabę. Dawaj mnie żabę, kurde. Przyda się wyleczyć, kurde. Chocolate frogiem. Ogólnie, jeżeli chodzi o samo to wyzwanie, to jak najbardziej poziom został w fajny sposób zrobiony. Nie mogę powiedzieć, że nie. Jest naprawdę elegancko zostało tutaj wszystko przedstawione. No i tyle. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Naprawdę, te poziomy są bardzo fajnie zrobione i cały czas nad tym ubolewam, że Harry Potter i Kamień Filozoficzny i Komnata Tajemnic na PS1 nie mają tych w zasadzie... No nie mają takich właśnie sprawdzianów i tak dalej, tylko mamy coś takiego w tych grach jak... Oj, kurde, nie. Nie, jeszcze nie, Harry, wytrzymasz. Kurde, ty, co jest grane, czemu nie doleciałem? Dobra, teraz doleciałem. Problem Kamienia Filozoficznego i Komnaty Tajemnic na PS1 jest taki, że w tych grach po prostu uczymy się tych czarów za pomocą tych symbolów na padzie PlayStation, ale to tylko tyle i w zasadzie praktyka jest taka, że robisz tylko jedno zaklęcie, no i sobie wychodzisz. I trochę ubolewam nad tym, że nie ma właśnie takich sprawdzianów w wersji na PS1, a przydałyby się takie. I to jest liczone jako sekret, tak, 9 na 16. Okej. Czyli mamy secret kolejny zebrany, elegancko. O, i będziemy mogli dużo tych eliksirów wiganowych zrobić. Co też mi się bardzo osobiście podoba. Tutaj już nic nie możemy zaczarować, szkoda Simply Clever. To było głupie z mojej strony, tak więc mam nadzieję, że nie będziecie powtarzali takich głupich rzeczy jak ja, bo ja to jestem chyba wybitny w powtarzaniu takich kurde głupot, mimo że zawsze siebie przestrzegam, by nie skakać na pałę, to tak czy siak potem skaczę na pałę, więc... ja sam siebie nawet nie potrafię słuchać, widzicie, to jest takie już upośledzenie. Okej, okay, co tutaj mamy teraz? A teraz mamy, kurde, dużo skakania, z tego co widzę. I jakieś tutaj, kurde, pochowane... O, halo, zanim ja z tobą powalczę, to ja tutaj przejdę. Haha, co ty myślałeś, kurde? Okej, dobra, zanim polecimy dalej, to tutaj coś jest jeszcze, bo tutaj jest ognisty krab. I co, to tyle? Nie możemy nic więcej zrobić? Chyba nie możemy. No to co, lecimy dalej w takim razie. Dokładnie tak. 8 na 10, 9 na 16. Dobra, muszę cały czas to kontrolować, bo ja widzę, że tutaj z tymi sekretami jest różnie. Spongify, tak ładnie. Zaraz, spadamy w dół. Troszeczkę to było głupie, ale no cóż, takie życie. I tutaj mamy jakieś jeszcze platformy. Dobra, to złazimy.
Tu widzę, że możemy czarna coś rzucić. O kurde! Trochę w dziwnym miejscu się zatrzymałem, nie będę tego ukrywał. O, i kolejna karta. Alberic Grunion. Grunion, tak. 1803-1882. Wynalazca łajno bomby. O kurde, łajno bomba. Ale grubo. Okej, okay, tutaj już nic nie mamy. Czyli dobra, mamy kolejny sekrecik. Jezus Maria, ale się wystraszyłem. Dobra, never mind, nieważne. Skaczemy do góry. Mamy księgę zapisu kolejną. Tu coś jest, tu coś jest. O, widzę, że pająki tu jeszcze kurde przylazły. Bardzo mnie to cieszy. I gdzie ja teraz pójdę? Coś mi się wydaje, że coś zdupiłem. Coś mi się wydaje, że coś ewidentnie zdupiłem. Wiecie co? Hello, hello, jestem z powrotem. Mamy 10 na 16 sekretów, tak więc sekrety są bardzo ładnie zapisane. I jeszcze raz. Zobaczmy, czy coś tutaj jest, bo coś mi się kurde wydaje, że coś tutaj jest. No pewnie, że coś tutaj na dole jest. No kurde, ja bym secret pominął, ej. Secret bym pominął, halo, co to ma znaczyć? Więc dobrze, że ja tutaj się cofnąłem. No, teraz jest kurde elegancko, a ja tutaj kurde się głowiłem. No 11 na 16, jeszcze 5 secretów, może się uda wszystkie zebrać. Mam nadzieję, że ta dobra passa będzie nadal kontynuowana. Chochliki! 12 na 16, czyli jeszcze 4 sekrety. No kurde, no przecież musimy tą dobrą passę kontynuować. Rzucamy Lumos i patrzymy po następnych ścianach, kurde. Czy czegoś tutaj nie będzie? A może być, kurde. Pamiętajmy o tym, że to jest Harry Potter i Komnata Tajemnica. Twórcy lubią właśnie takie rzeczy bardzo często chować. Nie oszukujmy się. O, kolejna karta, lol. Ile my tych kart zbieramy? Dobra. Celestina Warbreck, 1917 do dziś. Sławna śpiewająca czarodziejka. Okej. Okay. Ciekawie. Może to jest jakaś ten, czarodziejska Whitney Houston. Albo Britney Spears. Ale śmieszne, ale śmieszne ty, kurde, ale beka w ciul, nie? Czemu mnie te kurde chochliki denerwują? Powiedzcie mi, powiedzcie mi. O, świetnie, Irytek. Czy coś tutaj jest? Nope. Możemy iść dalej w takim razie. Pyk, pyk, pyk. Aha. Świetnie. Dawaj, no. Nic tutaj zaczarować się możemy? Nope, nie możemy. Aha, i jesteśmy tutaj, dobra. Czyli bierzemy tarczę i możemy spadać. Znaczy tarczę, Boże, gwiazdkę. Jezus Maria, myli mi się teraz ten, więzień Azkabanu z Komnatą Tajemnic, no nie? O! XD. O, teraz się udało, widzicie? Jak nie za pierwszym, to za drugim razem. O!
Coś tu jest. Panie i panowie. Halo, halo. Kolejny secret. I kolejna karta. Kogo tym razem mamy? Hengist z Woodcroft. Średniowiecze. Wypędzony z domu przez niemagicznych oprawców. Hengist prawdopodobnie osiedlił się w Szkocji, gdzie założył osadę Hogsmeade. Gospoda Miodowe Królestwo znajduje się prawdopodobnie w jego starym domu. O, proszę bardzo, czyli Hengist z Woodcroft to jest przecież postać z Kamienia Filozoficznego, którą również żeśmy zebrali. W sensie, jeżeli chodzi o karty czarodziei. 13 na 16. Elegancko. Jeszcze tylko 3 sekrety. Miejmy nadzieję, że one są gdzieś tutaj blisko, bo byłoby bardzo fajnie, gdybyśmy zrobili takie ultra 100%. Ha, widzicie? Warto, kurde, czarować. Warto czarować, bo się okazuje, że takie sekrety tutaj są pochowane. Kurcze pieczone. Okej, okay. 14 na 16. Gdzieś 2 sekrety, kurde, się zgubiły. Oj, oj, niedobrze, nie jest dobrze, 2 sekrety gdzieś się zgubiły. Oj, oj, pytanie, gdzie ja zgubiłem te 2 sekrety? No nie, a szło tak dobrze. Ej, ale 14 na 16 to jest ładny wynik. W sumie, tak na dobrą sprawę. O lol, w obrazie się zbugowałem. No co? Serio? O Jezus Maria, spadłem na sam dół, ludzie. Teraz ja się nie dostanę chyba już. A może się dostanę? Nie no, wszędzie są poblokowane te drzwi. Ja pierdzielę. No to musimy się chyba zabić. Albo wczytać grę raz jeszcze. Ja pierdzielę. Dobra, jestem z wami z powrotem. Niestety mamy tylko 14. Ajajajajajajaj. Mamy tylko 14 na 16 sekretów. Więc dwa żeśmy pominęli, ale lepsze dwa niż kurde 15, więc... Ech, kończmy sobie już to wyzwanie. Nie ma to tamto. Komicie, Harry. Ukończyłeś wyzwanie Spongify. Pozostały czas zostanie teraz przeliczony na punkty. Ceremonia przyznania punktów zaraz się zacznie. Chyba nie chcesz przegapić? Oczywiście, że nie chcę. Ale kurde, oni nas ładnie wyprzedzili, kurde. O nie, 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 ja idę kurde powtarzać Spongify. Nie ma to tamto, ale ja to sobie zrobię już poza anteną i poszukam tych dwóch sekretów. Moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Nowe osoby zapraszam do subskrybowania kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z dawami różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam na wbicia na socjale. Gorąco zachęcam do wbicia na moje socjale, czyli grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na grupę na Facebooka oraz na Discord, gdyż tam się integruję ze wszystkimi nowymi, jak i starymi widzami. A na Instagramie powiadamiam was o odcinkach, które pojawiły się na YouTubie, ale wy nie dostaliście powiadomienia, bo YouTube czasami ich nie daje. To by było na tyle, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo!